Pani marszałek, Wysoka Izbo, w imieniu klubu poselskiego Kukiz 15 mam zaszczyt zaprezentować stanowisko w sprawie prezentowanego przez Kancelarię Prezydenta, przez Pana Prezydenta projektu zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jako klub poselski Kukiz 15 bardzo cieszymy się, że Pan Prezydent idzie razem z nami, z posłami wolnościowymi, z posłami antysystemowymi w kierunku marginalizacji podatku dochodowego od osób fizycznych. Szkoda, że nie idzie tak daleko Pan Prezydent, jak my byśmy tego chcieli. Nasi wyborcy, którzy na nas głosowali i nasi posłowie chcieliby likwidować ten niesprawiedliwy podatek. Podatek, który karze ludzi za pracowitość, za przedsiębiorczość, który obciąża nadmiernie razem ze składkami na ubezpieczenia społeczne ludzką pracę, czyniąc ją niejednokrotnie nieopłacalną. Naszym zdaniem kwota wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwota wolna od składek obowiązkowych na ubezpieczenia społeczne to są dwa najbardziej skuteczne i najlepsze instrumenty polityki prorodzinnej. Polityka prorodzinna jest priorytetem tego rządu, dlatego chcielibyśmy, żeby to te instrumenty dominowały w jej realizacji. To są znacznie lepsze instrumenty niż szeroko reklamowane świadczenie, zasiłek 500+. Chcielibyśmy, żeby kwota wolna docelowo była na tyle duża, aby znakomita większość Polaków nie płaciła podatku dochodowego od osób fizycznych, bądź płaciła go w sposób symboliczny. Chcielibyśmy, żeby tak jak na Węgrzech, gdzie rodziny z trójką dzieci w praktyce nie płacą podatku dochodowego, a rodziny z dwójką dzieci płacą ten podatek znacząco mniejszy niż wynikałoby to ze skali podatkowej. W imieniu klubu poselskiego Kukiz 15 chciałbym zgłosić, jeżeli stosowna nowelizacja ustawy będzie w komisji, chciałbym zgłosić poprawkę i tam w komisji zgłosimy poprawkę, żeby kwota wolna, mamy trzy takie postulaty, żeby kwota wolna po pierwsze była większa, po drugie, żeby zastanowić się nad zapewnieniem jej wzrostu w kolejnych latach, czyli też nie byłoby tak, że w tym roku jednorazowo ona wzrasta, a potem znowu będziemy 10 lat czekać z tą samą kwotą. Chcielibyśmy, żeby prowadzić mechanizm wzrostu tej kwoty stopniowo, tak żeby docelowo ta kwota wynosiła równowartość rocznego minimalnego wynagrodzenia, czyli na dzisiaj to około 23-24 tysięcy złotych. To byłaby kwota wolna od podatku równa minimalnemu wynagrodzeniu, to naszym zdaniem byłaby odpowiednia kwota docelowa. I trzeci postulat, chcielibyśmy, żeby kwota wolna od podatku była tak jak w przypadku funkcjonowania jej w Wielkiej Brytanii, kwotą inteligentnie degresywną, czyli żeby osoby, które przekraczają odpowiedni dochód, w naszym przypadku to dochód 85 528 zł, czyli taki, gdzie płaci się 32% stawkę podatku dochodowego, żeby te osoby, które zarabiają powyżej, stopniowo, żeby im malała kwota wolna od podatku. Proponujemy za jedną złotówkę przekroczony dochód powyżej 85 528 zł, żeby kwota wolna malała o 50 groszy, czyli za 2 zł. Złotówkę odpowiednio. Tak, żeby przy dochodzie osiąganym 105 528 osoby, które przekroczą taki dochód, nie miały kwoty wolnej od podatku. To ten mechanizm pozwoliłby naszym zdaniem zwiększyć kwotę wolną od podatku już dzisiaj do 10 tysięcy złotych, a nie tak jak proponuje Pan Prezydent 8 tysięcy złotych. Naszym zdaniem zmiany ustawowe spowodują oczywiście jeżeli nie będzie jakiejś rekompensaty, zmniejszenie dochodów dla samorządów, ale naszym zdaniem istotniejszym dobrem jest dobro obywateli, dobro podatników niż dobro urzędników. I ostatnie 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u to jest wzrost dochodów urzędników, a spadek dochodów obywateli. I czas najwyższy, żeby ten trend odwrócić, żeby dochody rozporządzalne obywateli rosły, a dochody rozporządzalne urzędników malały. Bo na tym polega państwo wolnościowe, że obywatele decydują o swoich pieniądzach, a nie urzędnicy. Klub poselski Kukiz 15 będzie rekomendował oczywiście przekazanie projektu do dalszej pracy w komisjach i tak jak wspomniałem, będziemy tam aktywnie działać i zgłaszać nasze poprawki, zwłaszcza związane z poprawką o kwocie wolnej degresywnej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu posłowi. Pani poseł Paulina Henik.